Halo, halo, z tej strony ekipa najlepszego młodzieżowego magazynu na świecie, Grawidzewska Młodzież. Najnowsze wydanie rozpoczynamy od spotkania drużyny U15. Pod wodzą Tomasza Kmiecika rywalizowali w starciu derbowym z drużyną ŁKS-u Łódź. Poszukiwali bardzo długo w trwającym sezonie formy pozwalającej na strzelenie tylu bramek, by zainkasować na koniec spotkania 3 punkty. No i udało się przełamać właśnie w tym prestiżowym spotkaniu z ŁKS-em. Stan rywalizacji odwrócili Widzewiacy bramką na 1-0. To już gol podwyższający prowadzenie przedstawicieli drużyny z Alei Piłsudskiego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, trochę zamieszania i 2-0. Czerwono-biało-czerwoni mieli w tym meczu trafiać jeszcze dwukrotnie. ŁKS zdał odpowiedzieć tylko golem honorowym. 4-1 ostatecznie wygrali w tym meczu Widzewiacy. Na murawę w Białymstoku wybiegli natomiast zawodnicy drużyny U17, reprezentacja prowadzona przez Łukasza Jączyka też nie ma w centralnej lidze juniorów łatwo. Kolejny raz potwierdzili to rywale, tym razem z Podlasia. AP Jagiellonia Białystok wyszła na prowadzenie w spotkaniu z Widzewiakami, trafiając na 1-0. Na tej sztucznej płycie w Białymstoku nie najlepiej tego dnia akurat czuli się czerwono-biało-czerwoni. W tym sezonie mają swoje problemy, mają swoje przeciwności losu, które powodują, że naprawdę nie jest im łatwo zdobywać punkty, ale i wcześniejszy sezon rozgrywek tych właśnie zawodników nie należał do najłatwiejszych, więc oni są zaznajomieni z tymi trudnościami na poziomie centralnym. Jagiellonia prowadziła w tym spotkaniu wysoko, to jest kolejna bramka dla zawodników w czarnych koszulkach, 3-0, ale Widzewiacy starali się jeszcze z całych sił odrobić straty, choć ostatecznie się im to nie udało. Na murawę Przymałachowskiego wybiegła drużyna U19, podopieczni Jakuba Grzeszczakowskiego. Ładnie otworzyli sobie spotkanie w lidze makroregionalnej, trafiając na 1-0 z rzutu karnego. Kacper Trenkner otworzył nam stan rywalizacji. Ten mecz jest także dostępny na naszym kanale YouTube'owym. Zachęcamy do tego, by odwiedzić Widzew TV i odświeżyć sobie rywalizację z ostatniego weekendu. Czerwono-biało-czerwoni zaprezentowali się w tym spotkaniu świetnie. To jest bramka na 2-0. Kamil Jakubowski, atomowe uderzenie zza pola karnego. No i to wystarczyło, by podwyższyć prowadzenie Widzewa w tym spotkaniu. Widzewiacy zdecydowanie przeważali im na boisku w starciu z PGE GKS-em Bełchatów i wygrali zasłużenie. Widzew 2 Łódź rywalizował w weekend w Andrespolu, a właściwie w Wiśniowej Górze. Zawodnicy Andrespoli i Wiśniowa Góra byli całkiem gościnni dla czerwono-biało-czerwonych. Mamy dosyć awangardowe ujęcie z kamery na obiekcie gości, ale widzewiacy, jak zapewne się domyślacie, za chwilę strzelą gola. To jest właśnie to trafienie na 1-0. Robert Kowalczyk, doświadczony zawodnik, który nie tak dawno zasilił ponownie szeregi łódzkiego Widzewa, tym razem jako gracz drużyny rezerw, otworzył wynik rywalizacji w czwartej lidze łódzkiej. Czerwono-biało-czerwoni idą jak burza przez rundę wiosenną. Jak na razie mają komplet punktów,
i radzą sobie świetnie. Oczywiście, jak to w każdym meczu drużyny rezerw czerwono-biało-czerwonych, trafił również Daniel Mąka. Widzewiacy wygrali, widzewiacy odrabiają powoli straty. Do Warty Sieradz mają już na swoim koncie tylko 5 punktów mniej niż liderem.